jeżeli jest wola do zrobienia takiego referendum i mieszkańcy miasta mieliby się wypowiedzieć, czy Straż Miejska miałaby być, czy miałoby jej nie być, ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli mieszkańcy uważają, że Straży Miejskiej w mieście Biała Podlaska być nie powinno, to tak odpowiedzą w referendum. Jeżeli wnioskodawcy są w stanie takie referendum zorganizować i przeprowadzić, nie mam nic przeciwko. Natomiast staram się zebrać argumenty z obu stron i też w trakcie kampanii wyborczej rozmawiałem z mieszkańcami i też przedstawiłem Państwu raport z tych rozmów i według mojej wiedzy problem jest totalnie podzielony. 50% osób by chciało likwidacji, 50% osób by nie wyobrażało sobie funkcjonowania bez Straży Miejskiej. Niech się nie waha? Ci, którzy się wahają, mogę ich zaliczyć do tych, którzy się bardziej wahają w stronę likwidacji, bądź tych, którzy się bardziej wahają w stronę, że no jednak nie likwidujmy. Koszty społeczne i tak dalej. Ja już powiem. Moje osobiste zdanie. Jak wiecie Państwo, my musimy znaleźć oszczędności i szukam ich naprawdę w każdym miejscu, gdzie jesteśmy w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy na rzecz tego, żeby powstały w Białej Podlaskiej inwestycje. Dzisiaj jesteśmy miastem, które ma śladowe ilości inwestycji zapisanych w budżecie i robimy wszystko, żeby odwrócić tę sytuację. Miałem spotkanie z naczelnikami Urzędu Miasta w obecności panów prezydentów, gdzie przed naczelnikami postawiliśmy takie zadanie. Prosimy o znalezienie oszczędności na poziomie 5% wydatków. I już mamy zwrot i wiemy, że możemy liczyć na kilka milionów złotych oszczędności. Ale te pieniądze są dalej pod znakiem zapytania. Z powodu takiego, że jako miasto mamy wiele innych zobowiązań. I w tym momencie, można powiedzieć, likwidując Straż Miejską, mamy 1 300 000 złotych. W piśmie, które do mnie zostało skierowane, wnioskodawcy podnoszą pierwszy problem, czyli Straż Miejska jest nierentowna, no bo dochód ze Straży Miejskiej to jest kilkaset tysięcy, w związku z tym nie ma racji bytu. Jednakże nie znam żadnej jednostki i służby mundurowej, która jest rentowna. Straż Miejska może być rentowna, tylko nie wiem, czy tego by chcieli mieszkańcy, a jestem przekonany, że nie. Bo ja mogę ustawić 3, 4, 5 fotoradarów, zaczniemy wymuszać na naszych mieszkańcach mandaty, bo będziemy robić im zdjęcia. Oczywiście będzie więcej niż 1,5 miliona złotych dochodu z tego tytułu, ale myślę, że tak szybko jak je postawimy, tak szybko mieszkańcy nas odwołają. Więc rentowność akurat w tym, w tej dziedzinie no jest zupełnie nie na miejscu. To tak jakby powiedzieć, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powinien być rentowny. Czyli nie dawać pomocy osobom potrzebującym. Bo wtedy będzie dochód przynosił. Druga kwestia, która jest podnoszona, to jest kwestia, że Straż Miejska, gdyby została zlikwidowana, przeznaczymy pieniądze na monitoring oraz przeznaczymy pieniądze na policję, która jest bardziej efektywna, ma więcej możliwości funkcjonowania. W tym celu spotkałem się dzisiaj z komendantem miejskim policji i zapytałem go: Panie komendancie, jeżeli jutro przekażę panu 1 300 000 złotych z funkcjonowania Straży Miejskiej. Będą to środki być może troszeczkę mniejsze, dlatego że Straż Miejska też funkcjonując płaci pewnym instytucjom miejskim. A jej by nie było, więc by nie płaciła. Ale dajmy, będzie to ponad 1 000 000 złotych. To czy w tym momencie ten 1 000 000 złotych zostanie zasilony na potrzeby bezpieczeństwa miasta Biała Podlaska? I pan komendant mi powiedział tak. Proszę pana, oczywiście nie. Oczywiście nie. Te pieniądze trafią do policji, my możemy je przeznaczyć na polepszenie funkcjonowania administracji, może kupimy jeszcze dodatkowy radiowóz, może dokupimy nowy sprzęt, komputery, etc. Ponieważ dzisiaj sytuacja w policji jest taka, że w zeszłym roku, w 2014, zostały zlikwidowane 4 etaty w białskiej policji,
a w tym roku zostanie zlikwidowany jeden. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że komendant główny razem z ministrem dochodzą do wniosku, że w miejscach, gdzie względnie jest bezpiecznie w Polsce, należy zdejmować środki na bezpieczeństwo i przeznaczać je w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie. Bielska policja ma niedobór etatów i nie ma możliwości, żeby pieniądze miejskie sfinansowały te etaty. Jest to poza prawem. Kiedyś była taka możliwość, teraz nie ma takiej możliwości. W związku z tym pan komendant mi powiedział, że znacznie pogorszy się bezpieczeństwo w Białej Podlaskiej i on mi nie rekomenduje tego. Nawet wiedząc, żeby otrzymał te pieniądze. Dzisiaj myślę, że naszym zadaniem jest zmiana oblicza Straży Miejskiej, zwiększenie ich efektywności, zwiększenie działalności na rzecz mieszkańców, na rzecz miasta, żeby panowie więcej patrolowali, a może mniej jeździli samochodem. Żeby nie było sytuacji, o których na razie słyszymy, bo żadnego dowodu nie widziałem, że strażnicy miejscy w trakcie pracy na przykład robią zakupy. I od razu apeluję, jeżeli taka sytuacja jest, bardzo proszę, zdjęcie można mailem wysłać na sekretariat Urzędu Miasta, ja przedstawię to komendantowi i niech się tłumaczy. Znaczy, takich rzeczy nie będziemy tolerować. Ale z drugiej strony, gdyby nie było Straży Miejskiej, policja nie zajmie się tematem złego parkowania w mieście, a mamy z tym non-stop problem. I to nie chodzi o brak parkingu, tylko, bo to oddzielam. Brak parkingu jest zrozumiałą rzeczą i rozumiem tych ludzi. Natomiast w momencie, gdy dojazd do parkingu, i tutaj chodzi mi akurat o dojazd do parkingu przy ulicy Narutowicza, wygląda w ten sposób, że jest parking, jest droga dojazdowa i na części tej drogi dojazdowej wszyscy sobie stawiają samochody, żeby przez 5 minut szybciej dojść do tego czy innego sklepu, blokując tym samym wyjazd tego całego parkingu, blokując całą ulicę Narutowicza, no to jest absurd. Ja uważam, że jak nie będzie Straży Miejskiej, bezpieczeństwo w mieście znacznie się pogorszy i będzie to gorzej dla naszych mieszkańców. Będą duże problemy i będą duże skargi, a policja nie będzie w stanie zareagować, będzie kilkunastu policjantów, może dwa radiowozy i oni nie będą w stanie zareagować i to jest odpowiedź komendanta policji i mi to uwiarygadnia.